Dzień dobry, szanowni państwo, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Kłania się Michał Urbaniak, jest ze mną Witold Stoch z naszego biura prawnego. Szanowni państwo, w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad nowelizacją dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Bardzo konkretne głosowanie, bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polaków zmiana, ponieważ dotyczy ona przekształcenia budynków w budynki bezemisyjne. Tylko to wszystko ma się wydarzyć z buta, czyli Polacy będą do tego przymuszeni i nikt im za to nie dopłaci, chociaż to prawo się zmienia i uwarunkowania się zmieniają, ale każdy na własny koszt będzie musiał swój budynek docieplać. No i w imię po raz kolejny tutaj ideologii dotyczącej ekologii, bo nie nazwiemy tego faktyczną ochroną czy nauką o ochronie przyrody, ale właśnie w imię ideologii te budynki mają być zmieniane na koszt wszystkich Polaków. Rząd ma wytypować 15% z wszystkich budynków, które są w Polsce, jako te najbardziej emisyjne, czyli prawdopodobnie najstarsze budynki. Wymusić ich termomodernizację do roku 2030. Do 2050 zaś wszystkie budynki w Polsce mają być bezemisyjne. I ta dyrektywa, która ma być w tym tygodniu głosowana w Parlamencie Europejskim, nie zakłada, skąd na to pieniądze. Dlatego Konfederacja w tym wypadku, dzisiaj, także jutro, robi ogólnopolską akcję pod biurami europosłów. Europosłów, którzy będą głosować, którzy będą odpowiedzialni za to, czy Polacy będą mieli swoje pieniądze i sami będą decydować o tym, jak termomodernizować swoje budynki, czy zostaną do tego zmuszeni właśnie przez eurokratów z Brukseli wespół z polskim rządem, z polską administracją, bo tak jak wcześniej powiedziałem, już do 2030 roku 15% budynków obowiązkowo ma być termomodernizowana za pieniądze właścicieli tych budynków. Ta dyrektywa, przypominam, też zakłada nakładanie kar oraz sankcji karnych. Nie przewiduje właśnie, tak jak wspomniałem szybciej, konkretnych informacji, skąd finansowanie na te termomodernizacje. I dzisiaj jesteśmy tu w Warszawie pod biurem europosła Roberta Biedronia i będziemy składać mu także pismo, w którym apelujemy o to, by nie głosować za tą dyrektywą, by sprzeciwić się właśnie dla dobra Polaków. To jest test. To jest test dla wszystkich europosłów na to, czy działają zgodnie z interesem Polaków, czy działają zgodnie z interesem saloników z Brukseli czy z Davos. Dziękuję, Witold Stoch. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. To, co już przedstawił poseł Michał Urbaniak, jest skandaliczne i bardzo złe na przyszłość dla wszystkich Polaków, ale to nie wszystko. Otóż ta dyrektywa EPBD zakłada także zakaz ogrzewania paliwami kopalnymi od 2035 roku, czyli już za 12 lat. Będzie się to wiązać m.in. z obowiązkiem rezygnacji z kotłów gazowych, które przecież były promowane przez lata ostatnie przez Unię Europejską i przez polski rząd. Coś było promowane przez te instytucje, a teraz Polacy mają z tego zrezygnować. Czyli jest karuzela ciągła i ciągłe zmiany na koszt polskich podatników. Ale to jeszcze nie wszystko. Każdy budynek będzie musiał mieć tak zwany paszport renowacji. Śmialiśmy się przez lata z Unii Europejskiej, że paszporty czy kolczyki mają krowy czy inne zwierzęta, a do tego dojdą jeszcze paszporty dla budynków. Czyli nie tylko rzeczy ruchome, jak ludzie czy zwierzęta, ale i nieruchomości, ale i budynki będą musiały mieć swoje paszporty. Tak pięknie rozwija nam się ta unijna biurokracja. Warto wspomnieć, że ta dyrektywa, którą śmiało można nazwać dyrektywą
wywłaszczeniową, bo niektórych może po prostu nie być stać na te remonty i będą musieli z tych swoich nieruchomości zrezygnować. Ktoś je przejmie, więc dojdzie tu do pewnego rodzaju właśnie wywłaszczenia. To kluczowa część Europejskiego Zielonego Ładu i programu Fit for 55, który promuje komisarz Franz Timmermans, który jest główną twarzą tego skandalicznego projektu, a oba programy zostały zaakceptowane przez polski rząd, przez premiera Mateusza Morawieckiego, który, gdy była taka możliwość, to nie zawetował tych szkodliwych rozwiązań. Można było to zrobić, nie zrobił tego premier Morawiecki, teraz pewnie będzie wylewał razem z innymi posłami, ministrami krokodyle łzy, ale gdy trzeba było zareagować, to tego nie zrobił. Właśnie realizacja tej utopijnej dyrektywy będzie kosztować naprawdę wielkie pieniądze i Polacy zapłacą je z własnej kieszeni. Można powiedzieć, że skończyła się faza takiej Unii Europejskiej, która tylko w opinii większości rozdaje pieniądze. Zaczynają się nakazy, zakazy, różne kary i gigantyczne wydatki dla wszystkich obywateli. Czas przejrzeć na oczy, jakie są koszty związane z Unią Europejską i mamy nadzieję, że Polacy dostrzegą te gigantyczne koszty, które będą musieli zapłacić. Zobaczą, że Unia Europejska to nie są tylko rozdawane pieniążki, cukierki. Uważamy, że każdy europoseł, także europoseł Robert Biedroń, pod którego biurem tutaj jesteśmy, ma obowiązek zagłosować przeciwko tej dyrektywie. Apelujemy o to z tego miejsca i z innych miejsc w całej Polsce, o to, żeby zawetować właśnie tą dyrektywę w Parlamencie Europejskim, zagłosować przeciwko tej dyrektywie, bo wejście tej dyrektywy byłoby już naprawdę, mówiąc kolokwialnie, przegięciem pały. Oczekujemy, że europosłowie nam tego nie zrobią. Ja dodam jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj jesteśmy właśnie pod biurem pana Biedronia. To jest dość symboliczne. Pan Biedroń jest znany z tego, że wiele razy głosował już w Parlamencie Europejskim przeciwko Polsce. I teraz ma okazję, choć w części, się zrehabilitować. My jesteśmy chrześcijanami, wierzymy w to, że ludzie mogą się nawracać, mogą naprawiać swoje błędy, więc wierzymy w to, że może tym razem zmieni zdanie, może tym razem zagłosuje w interesie Polaków. I czas Wielkiego Postu jest dobrym miejscem, momentem właśnie na takie nawrócenie, zagłosowanie za interesami Polaków. Tak, chcemy, dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj. Liczymy na to, że tym razem będzie inaczej. Dziękuję. Czy są pytania? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.